Uruchomię. Kontynuuję grę z panem Rysiem. Powiem panie Rysiu i jedno kiera. Nie mogę pokazać piątki kierowej w tym systemie. Panie Rysiu, z bilansu. Ja z panem licytuję z bilansu. W takiej sytuacji. Tyle mam, tyle licytuję. Nie mogę zalicytować kierów, bo pan się spłoszy. Nie zalicytuję kar. Kubidu nie dam. Nie wiem, czy pan gra na kubidu, a asy nie będę pytał, panie Rysiu. Jak pan ma dół, to pas. Jak pan ma dwie nadwyżki, to szlemika. Jak pan ma 16-17, nie ma pan 16-17. Ale ja panu dokładam bardzo ładne karty, panie Rysiu. Pan ma jakąś figurę pikową. Nawet dwie. O, puszczamy. No, oddania kier i karo. Puszczamy, panie Rysiu, nie ma co myśleć. No puszczamy, panie Rysiu. Nie może położyć asa. Dama. Treflem do stołu. I pik w koło. I pik do wale, i pik do damy. Zagrać na drugiego asa. Co pan robi, panie Rysiu? Po co ten impas? Ćwiczebny. A, taką sztukę pan robi, panie Rysiu. No i dobra. Mały pik dodamy. Gdzie walet? Gramy na drugiego króla z dziesiątką. Gramy, dodamy, ściągamy asa i spada dziesiątka. No właśnie, panie Rysiu. I co teraz? Ściągnij pan damę. Spadnie panu dziesiątkę, się pan zdziwi. Od hajtamana. O, widzi pan, panie Rysiu, nie spadła. Przydałby się walet. Och, jakby się przydał ten walet. Och, jakby się ten walet teraz przydał. Dlaczego w tę stronę, panie Rysiu? Przecież dama jest tu hajtamen. Jak hajtamen weźmie... Króla karo! Kier do przebicia. No, dama i ściągnie panu piki, panie Rysiu. Impas dodamy, nie waleta, do figu, no widzi pan, panie Rysiu, i ściągnie panu karo. Jakby pan trafił damy, trefił niego, to Nina ma asa? Nina spod asa zawistowała? Panie Rysiu, Nina nie umie grać, to nie pana wina, to puścić trzeba. I pan widzi, tam dziewiątka tref już nie bierze lewy. Chyba że w kiera panu zagra. No ma jeszcze łobuz karo. Panie Rysiu. Nie było to łatwe. Ale wziąłby pan, oddałby pan dwa piki. Bez jednej by było. Tak, 5 i 7. Nie gramy w waleta. Ale pan się nie denerwuje, panie Rysiu, pan spokojnie gra. Zapominamy o tym, co było. Do oddania jest kier. A ja, gdy było wiadomo, że na post.
jakby się postawiło króla kara, to potem i na trefla wyrzuciło karo, ale numer król karo, na trefla wyrzucić karo, zaimpasować dwa piki, przebić tam, byśmy wzięli. Trzy treflowe, karową czwartą, dwie przebitki karto 5, to 6, dwie pikowe to 8, a skier to 9 i przebitka kiera 10. No i co mam, panie Rysiu, zrobić z tym pana karami? Pika zgłosić? Nina ma słabe połączenie. Chociaż pisało, że jest słabe połączenie. Ja nie mam słabego. To może wyślę. Ismail z Indonezji. Ismail to może być on. Ecemamun. Co to się dzieje? Ecemamun, nie wiadomo skąd to jest. Ja pik, panie Rysiu, a oni niech se tam kombinują. Wysyłam, bo to 1100. Cokolwiek to znaczy. Panie Rysiu, singlem tref, to muszę powiedzieć 4 piki i pan się na mnie nie gniewa. Że nie ma żadnych zagrożeń, nie przedstawiam i wysyłam. Poszło, panie Rysiu, udało się. I zamykamy. Kiera sobie będziemy przebijać na końcu. Kiera wyrzucimy na karo. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście. I damy pik na impas. Gramy na spadającą dziewiątkę. Spadła dziewiątka. Ajajajajajaj. Aha. I poprosimy króla trefl. Jesteśmy w domu. Dziękujemy. Kara trzymamy. Trefle trzymamy. I proszę. Pięknie. Widzicie, gdybyśmy ściągnęli, przebili kiera, to by nas mogli kierami dźgnąć. Został mi jeden pik. Dajcie lewkę w trefla. Jakiś mały pik został. Wszystkie biorę. Jak widzieliście, zagranie w pika zbiło dziewiątkę pik i przeciwnik karo przebijałby od lewy asem pik. Czyli szybkie zagranie w damę pik spowodowało, że i symulowałem impas, jak wziął na króla, dałby przebitkę pik do asa.
co by wyjaśniło, że tu zostały dwa małe piki. Czyżśmy wygrali 7-3? Niektórzy przegrywali 4, no można było przegrać te 4 piki. Panie Rysiu, gram jeszcze 20 minut. No nie mogę 5 trefli, panie Rysiu, ale zawistuję panów trefla. A, bez atu to jest słabe. Siódemka z niczego. Wyimpasowałem damę? Nie. To wiesz pan, panie Rysiu, asaj, szybciutko. I jak pan Rysiu ma singlową damę kier, to jest wartość. W karo, panie Rysiu, albo w karo. Tam pan tego ściągnął. Jednego trefla pan ściąga. No gdzie w kiera, panie Rysiu? No to ja muszę w piko odwrócić, jak kiedyś dojdę do lewy. Panie Rysiu. No w pika spod asa nie, panie Rysiu. Bij pan, panie Rysiu. No i w karo. I w karo, panie Rysiu. Nie w trefla, w karo, panie Rysiu. Najsłabszy stół. Donaj przez silną rękę. Jak wezmę, no w karo. A ja odwrócę. Ojej, nie w... O, w karo. Dobrze, czołg waleta. Ma pan asa karo, panie Rysiu. Ósemka. Trójka. Ósemka mi się przyda. Siedem. Dziewięć. Dziesięć. Złożyły mu się kier. No widzi pan, panie Rysiu, pomógł pan. Trzeba było od razu w karo grać, nie w kiera. No ale dojdzie pan królem pik. Bij pan, panie Rysiu. Bij pan asem. I świetnie. Panie Rysiu, nie masz pan asa. Nie masz pan asa, to nie świetnie. To jak to, co mam wziąć? Aha. Damę pan masz. A waletak to trzeba było opuścić, nie wskakiwać. To ugrał, bo ma jeszcze dwa kiery. Ja się przerzuciłem, to przepraszam, panie Rysiu, się przerzuciłem. Myślałem o tym, ile jeszcze gram. Przerzuciłem się. Ale i tak miał grane, więc to tylko za pół impa, panie Rysiu. Karo nie pomagało. Musiał wygrać. Pasuje. Sześć kierowych brał, dwie pikowe to 8, a z karo to 9 i wyrobiliśmy mu treflową to 10. Ale by sobie sam wyrobił. Wis karowy go skracał. To jest transfer na kiery. A tam puściłem tę nadróbkę, panie Rysiu, to moja wina. Czułem, że pika mam zachować, ale nie doliczyłem się. O! Nie rozumiem tego, powinien powiedzieć 3 bez atu, a nie 3 kiery. 3 bez atu i Hajtamaen wybiera, czy chce grać 3 kiery, czy chce grać 3 bez atu, czy 4 kiery. O, panie Rysiu, karo wróg bez atu, co pan tam ma? W treflach może pan ma? Ja mam 9, w treflach pan Rysiu coś bije. Biję waletem i odwrócę, wezmę kiera, odwrócę w trefla. Dwa razy, panie Rysiu, biję w trefla, pan czeka cierpliwie.
puścić. Dwa razy zagram, panie Rysiu, w trefle. Musiał pan bić? Graj pan w pika, panie Rysiu. A wyrabiasz pan trefla, już panu trefla nie zagram. Ciągniesz pan trefle do spodu? Pięknie, panie Rysiu. Pokazuje, że ma masakier, panie Rysiu. Nie dał pan kontry, panie Rysiu? No, pan Rysio zrozumiał. Rysio kawał gracza. Uciekł. Hisman, nie pamiętam, jak się nazywał. No bardzo dobry, tylko panie Rysiu. Ja zaraz przypomnę, aha, bo ten nieszczęsny podłożył dziesiątkę, ja waleta i spadła figura, a on powinien puścić raz. Powinien puścić. Ale to byłoby na to samo, ja bym powtórzył. A zbierze generalnie za trzecim razem, panie Rysiu. No ale w tym wypadku pan, jak pan policzył, że pan ma taki sekwenc 9 do 8, 7, 6, bardzo dobrze, panie Rysiu. Panie Rysiu, no muszę powiedzieć jeden bez atu. Nie mam starszej czwórki, nie mogę koloru karowego uwzględnić na poziom dwóch. I as w trzecim okrążeniu bierze. Gdyby tamten nie podłożył dziesiątki, zrobił błąd. Powinien puścić. Ja kładę waleta i potem jak odwracam dwójką, to powinien puścić do dziesiątki. Panie Rysiu, to pan cienki jest. Może ja mogę to nie ugrać tego. Znaczy w tym rozdaniu, w karcie, nie to, że pan cienko gra, to pan Rysio gra bardzo dobrze. Żeby nam nie otworzyli trefly, a ja chcę otworzyć kara i chcę kara skończyć zara, może mając 4-4. Ten z lewej niegroźny, ściąga piki. Co to jest? Sas. Sason. Oj, oj, oj. Ten w trefle też niegroźny. No, skończyły im się. A nie, mają po jednym jeszcze piku. Jednego kiera wywalę. Oj, niedobry. Rzucił karko. No w kiera powinien zagrać, ale on ma króla. Ile mam lew? Jedna, druga, trzecia, czwarta. Mało, muszę im pasić. Aj, aj, aj. Teraz jak ten ma króla tref, to mnie załatwił. Nie ma.
Muszę skończyć tam. Ten ma asa tref. To już przegrałem. Nie mogę być bez dwóch, panie Rysiu. Ale chyba nic nie mogłem zrobić. Mogłem tylko trefla wcześniej zagrać. Króla muszę stawiać. Oj, oj, oj. Za 200. Ale chyba. 2 i 2. Chyba nic nie mogłem. 3 karowe, 2 asy. Znikąd ratunku. 3 karowe. 2 asy. No wziąłem co mogłem. Dobrze, że mi treflowych nie zabrze. Mogę zabrać 4 treflowe, 4 pikowe to 8, a z karo to 9. Po bloku nie wchodzimy blokiem, tylko konstruktywnie. A nie Rysiu, gram parę zdań następne tylko, bo tak koło pół godziny gram. Muszę kończyć, mam inne obowiązki. Co jest, panie Rysiu, zawis pan? Kontrę wznawiającą? No powiem, 3 trefle. Panie Rysiu, lepiej puścić to. Lepiej puścić. No ma pan, no pewnie, że lepiej puścić. I ja wist. No widzi pan, kara moje bezwartościowe. Dama kier bezwartościowa moja. Pan ma tylko 2 piki, o. Patrz pan, panie Ryś, jak mnie wycyckał. O. Powrócisz tu treflem. Pikiem powraca. Wygraliśmy rozdanie, 4 piki mi idzie. Na układach. Mój król karo wypada. Patrz pan, jak w cyrku. Teraz ściągnie piki. No, pana król pik wypadł, panie Rysiu. To ja mam pikową. No to graj pan w trefla. No pewnie, że w trefla. No, pan, panie Rysiu, 2 króle. A nie wziął pan. Aha, bardzo dobrze, panie Rysiu, a pan już nie ma kar? Jak trafi damę kier. Co, już nie ma pików? Czy nie będzie trafiał damy kier?
Miał pików. Wpadł. Kto ma sakier, panie Rysiu? Nie, ugrał. Mówiłem, że... A, 4, 2 grał. Ograliśmy kiera. Cud w ogóle. Wygraliśmy, że nie grali 4 piki, panie Rysiu. Ostatnie. Chyba, że będę miał ładną kartę. Następny. Z bilansu, panie Rysiu. Gram z panem z bilansu. Pan ma nadwyżkę, pan dokłada. Dokłada pan. A co z kierami, panie Rysiu? Zarżą nas w te kiery, czy nie? Ma pan drugą damę? Czy z krótkości pan kontrolował? Ja mam 10. Spróbujemy rozliczyć ręce przeciwników. Ja mam 10. Pan Ryszard ma, oho, ho, ho, 6 i 6, 12 i 6, 18. Walet kier powinien być niezły. Weźmiemy karowe 3, treflową, a mamy, to może być spod damy. To było spod damy. Teraz zrobimy taką sztukę, a miałem policzyć, pan Rysio ma 12, 18 i ja 10 to 28, więc wszystkie figury są tu, wszystkie figury są tu. No to rozprawdźmy to. Waleta tref też powinien mieć. Króla tref też powinien mieć. Ktoś mówi, że ja nie umiem czytać. Dwa piki zeszły, tak? Że ja nie umiem czytać. Teraz tu wyjmiemy waleta pik, a wrócimy karem. Cztery piki im zostały. No nie masz pików. Dwa piki im zostały, jak widne gramy. I wypada pik. I ktoś komentował, że ja nie umiem czytać zakrytych rąk. Patrzcie, jak ja czytam zakryte ręce.
Rozliczyłem ręce przeciwnika. Tak rozliczyłem, że wszystkie lewy wziąłem. Dama kier tu musiała być. Panie Rysiu, ładnie. Bo otworzył licytację. Ostatni gram, panie Rysiu. 10, 20. Nie chciałem robota kupić. Pieniądze to my na tym robimy. No, panie Rysiu, napakowany jestem jak świntuch, oczywiście. Mam czwórkę pików. Tam szlemika nie można było wylicytować, tylko że grałem jak widna. Pan Rysio musi mieć czwórkę kierów. A co z treflami, panie Rysiu? Załatwia nas w trefle, czy nie? O! Nie załatwią, ale ponieważ kara wyrabiają cztery lewy, musimy zgrać dwa kiery. Przechodzimy. Trzy kierowe, cztery korowe to sześć. Mało. To mało. Trudno. Gram przez piki. Odpuszczam kiery. Gram przez piki. Co to było? Co ja zrobiłem? Na szczęście mi nie skrzywdzimy. Potrzebuję cztery. Przepraszam, panie Rysiu. Skiepściłem się, ale musi mi pan wybaczyć. Na szczęście nie przegrałem. Wyrobiłem te pikowe, nie przegrałem. No. Dziękuję. 0,5 wygrałem. Jedno lewe puściłem. Dziękuję bardzo.